Pamiętajcie, czy to nie są żarty. Artur się dzisiaj nie nadaje do sportu, bo jest w takim stanie, jakim jest. I jeżeli miałaby być taka walka, to ja zgłaszam do prokuratury o popełnienie przestępstwa, bo Artur nie jest w stanie. Nie jest w stanie dzisiaj trenować. Zacząłby się prowadzić 2, 3, 4, 5 lat, to może potem, ale jego stan zdrowia nie pozwala na jakiekolwiek wygłupianie się w ringu z przeciwnikiem.